przyzwyczailiśmy się już do tego, że producenci smartfonów na targach takich jak MWC, na których właśnie jesteśmy, pokazują przede wszystkim najlepsze sztandarowe smartfony, żeby pokazać, czego to my nie możemy. A tutaj LG wchodzi całe na biało i pokazuje nie urządzenia, które interesują każdego, ale mało kto będzie mógł sobie na nie pozwolić, ale sprzęty, które na pewno będą się sprzedawać bardzo dobrze, bo mamy tutaj do czynienia z telefonami ze średniej, można wręcz powiedzieć z niskiej półki cenowej. Mamy tutaj LG K10 2018. Poprzedni LG K10 2017 cieszył się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród operatorów, i był naprawdę chętnie kupowany. W niektórych miesiącach był to najlepiej sprzedający się smartfon na polskim rynku. No i tutaj mamy jego odświeżoną wersję tegoroczną. Przede wszystkim mamy wyświetlacz 5,3 cala, rozdzielczość HD. Może się wydawać za mała, ale jest w pełni wystarczająca w tym urządzeniu. Nie widać tu pojedynczych pikseli. Specyfikacja. 8-rdzeniowy procesor, do tego 2 GB RAM-u, 16 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD, do tego niewymienny akumulator 3000 mAh, obsługa wszystkich niezbędnych standardów łączności, takich jak Wi-Fi N, Bluetooth 4.2, NFC, więc można tym telefonem płacić zbliżeniowo. Szkoda, że nie mamy tutaj portu USB-C, tylko standardowy port microUSB, który powoli już odchodzi do lamusa, ale mamy za to wyjście wsparcie, które spodoba się wielu osobom. Poza tym, to jest telefon bardzo ładny. Ma metalową obudowę, jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych, czarnym, niebieskim i złotym, ale w Polsce prawdopodobnie będzie dostępny tylko czarny i złoty. Co tu jeszcze mamy? Czytnik linii papilarnych, którego bardzo brakowało w zeszłorocznym LG K10 2017. Aparat, jak to telefonach z tej średniej, niskiej półki, jest dosyć średni, ale generalnie w tej cenie nie ma na co narzekać. Szkoda tylko, że LG nie wprowadzi do Polski wariantu LG K10 Plus, który ma 3 giga, a nie 2 giga RAM-u. Ma 32, a nie 16 GB pamięci wbudowanej i przez to byłby ciekawszą propozycją. Moim zdaniem przynajmniej. Ale za to, dzięki temu, że tutaj mamy trochę gorsze podzespoły, udało się utrzymać cenę poprzedniej K10, ponieważ ten telefon będzie kosztował tylko 899 zł. Jak już mówiłem, LG K10 jest bardzo popularnym telefonem, ale nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wydanie 900 zł na smartfon. Z myślą o użytkownikach, którzy dysponują mniejszym budżetem, LG przygotowało także odświeżoną wersję LG K8. To jest LG K8 2018. Jest to tańszy telefon, który będzie kosztował około 550 zł. Tutaj mamy 5-calowy wyświetlacz HD, absolutnie wystarczający. 4-rdzeniowy procesor, 2 giga RAM-u, 16 GB pamięci wbudowanej. Zatem ta specyfikacja nie jest może jakaś super, ale jest w zupełności wystarczająca dla większości użytkowników, którzy chcą przeglądać sieć, którzy chcą się komunikować, którzy chcą po prostu korzystać z kilku aplikacji jednocześnie. Poza tym mamy tutaj wszystkie niezbędne standardy łączności, Wi-Fi, Bluetooth, lokalizację. Poza tym mamy tutaj akumulator wymienny, co ciekawe, 2500 mAh. Może być trochę za mały, ale fajnie, że da się go wymienić, czyli użytkownik, który będzie wiedział, że mu się telefon rozładowuje za często, będzie mógł sobie dokupić drugi akumulator. To się ceni, bo to w dzisiejszych czasach jest rzadkość. Poza tym mamy aparat z diodą błyskową. No kiepski, co tu dużo mówić, taki standardowy, ale jak na tę półkę cenową 550 zł jest absolutnie wystarczający, wystarczy do zrobienia zdjęcia i wrzucenia go na fejsa. A tutaj co mamy? Przycisk i tylko przycisk. Warto pamiętać, że ten model nie ma czytnika linii papilarnych, mimo że wygląda jakby miał. To, co mi się podoba w tym telefonie, to obudowa, która może jest plastikowa, ale ma naprawdę bardzo przyjemną fakturę, którą zresztą widać. Dzięki temu ten telefon będzie się wyróżniał spośród innych tanich urządzeń dostępnych na rynku i myślę, że może zwrócić uwagę wielu użytkowników, którzy chcą wydać na smartfon właśnie około 550 zł. To by było tyle na temat LG K8 i LG K10 2018. Trafią te modele do operatorów już niedługo i postaramy się je oczywiście zdobyć i przetestować, żeby zobaczyć, czy na pewno wypadają tak fajnie, jak obecnie nam się wydaje.